Panna wierna. Rozważania o Matce Bożej. Błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. Rozważanie szóste. Józefie, nie lękaj się przyjąć Maryi. Wierność ufności. Widzieliśmy już, jak Maryja dała wyraz swojej nadziei, kiedy to mimo oczynionego ślubu dziewictwa przyjęła małżeństwo ze świętym Józefem w przekonaniu, że Bóg nie może żądać rzeczy sprzecznych. A więc to, co z ludzkiego punktu widzenia wydaje się sprzeczne, na pewno okaże się ze sobą zgodne, a ta zgodność będzie opatrznościowym zrządzeniem, które umożliwi ziszczenie się dalszych, jeszcze nieobjawionych Bożych zamiarów. Ufność natomiast to jak gdyby suma wiary i miłości i nadziei. O ufności świadczy już nie tylko postawa wobec spraw nierozwiązalnych czy budzących wątpliwości. O ufności świadczy postawa wobec wszystkiego, co wydaje się nam jakimś opuszczeniem nas przez Pana Boga, jakimś udaremnieniem naszych ofiar, jakąś krzywdą, która ciężką chmurą nasuwa się na naszą wiarę w opatrzność i miłosierdzie Boże, albo co wydaje się zupełną klęską sprawy Bożej, jakimś pokonaniem dobra. Dlatego to Pismo Święte tak często nas zapewnia, że ufność zniewala serce Boże. Całkowitej, niezachwianej ufności w Bogu sam Pan Bóg jak gdyby nie może się oprzeć. Bo ufność dowodzi wiary, której nic nie zdoła podważyć, miłości, której nic nie zdoła ostudzić, nadziei, której nic nie zdoła przygasić. Jakże mało pamiętamy o tej ciężkiej pierwszej próbie ufności Maryi, kiedy to powróciwszy od Elżbiety, cała jeszcze rozpłomieniona najmocniejszą radością, jaka może wstąpić w człowiecze serce, poczuła na sobie nagle spojrzenie, w którym był nieopisany ból, wyrzut, żal. Spojrzenie świętego Józefa, człowieka, który był jej najbliższy na tym świecie, z którym łączyła ją wspólnota tak wielka, że najczystsza nawet miłość i zażyłość małżeńska jest tylko jej bladym odbiciem. Wspólnota ślubu dziewictwa, który jakże wymownie świadczył o tym, że to naprawdę sam Bóg powierzył ich sobie wzajemnie. Straszliwe poczucie krzywdy, jakie wówczas w sercu Panny Najczystszej uderzyło w jej radość ciosem. Potęgowało zdziwienie, dlaczego to właśnie tego najbliższego Duch Święty nie powiadomił o prawdzie. Tak jak na sam dźwięk pozdrowienia Maryi powiadomił Elżbietę. A może ten ból potęgował się jeszcze niewymownym smutkiem, że właśnie tego człowieka, tak drogiego, Pan Bóg pozostawił niejako poza nawiasem tajemnicy, jak gdyby odmawiał mu udziału w radości, że oto ziściła się największa obietnica dana przez Boga ludziom. Ta pierwsza próba ufności Maryi była może jedną z najcięższych, bo nigdy dotąd jeszcze nie spotkała się z podejrzeniem czy nieufnością, tą najcięższą krzywdą, jaka może w ogóle spotkać ludzkie serce, zwłaszcza gdy spotyka je niesłusznie i to od strony kogoś, kogo się kocha i szanuje, a nade wszystko wtedy, kiedy się jasno widzi zupełną niemożność rozwiązania tych podejrzeń jakimikolwiek słowami. Często mówi się,
że milczenie Maryi wobec Józefa jest do pewnego stopnia tajemnicą. Bo przecież jedno jej słowo byłoby rozwiązało wszystkie wątpliwości. A jednak wiemy dobrze z własnego doświadczenia, że dopóki to, co nazywamy poruszeniem łaski, nie usposobi człowieka do przyjęcia jakiejś prawdy, to żadne słowa, choćby pochodzące z ust najbardziej wiarygodnych, nie potrafią rozproszyć wątpliwości, zwłaszcza kiedy idzie o sprawy Boże, o prawdy Boże. Toteż, jak wiemy, Maryja nie powiedziała ani słowa. Mimo własnego bólu pozostawiła Józefa jego straszliwej rozterce, a sama zapewne padła na kolana, błagając Boga o światło dla tej duszy ukochanej, o wyzwolenie jej ze zwątpień, o wtajemniczenie jej w całą prawdę i radość dobrej nowiny. W milczeniu Maryi wobec Józefa, jej wierność powierzonej tajemnicy, a zarazem wierność ufności w opatrzność, której sama powierzyła całkowitą troskę o rozstrzygnięcie najwłaściwsze, stanowi jedną z najpiękniejszych ozdób korony Panny Wiernej. Kiedy zadumamy się nad sprawą rozterki Józefa i milczenia Maryi, widzimy z podziwem, że święty Józef niemal dorównywał Maryi ufnością. Jakże bohaterskiego aktu ufności wymagało to, aby nie ulec podejrzeniu, wbrew pozornej oczywistości. A wiemy przecież, że święty Józef mu nie uległ, tylko łamał się w sobie, nie wiedząc, jak powinien postąpić. Jego wierność rozbłysła w nim wówczas wszystkimi darami Ducha Świętego. Rozumem, który usiłował zgłębić i pojąć, zanim poweźmie decyzję. Mądrością, która rozpatrywała, w jaki sposób można pogodzić miłość ze sprawiedliwością, tak aby nie dopuścić się krzywdy. I radą, która pragnęła odejścia, gdyby okazało się konieczne. Opasać takim otokiem najgłębszego szacunku, aby nie mogło zaszkodzić przez zniesławienie. I męstwem milczenia, które nie chciało słowem pochopnym niczego przesądzać, niczego rozgłaszać. Męstwem umiejącym rozpatrywać prawdę spokojnie, choćby była najgorsza. I umiejętnością, która odwracała wzrok od własnego bólu, zdziwienia czy złudzeń, by skierować go wyłącznie na ten jedyny cel – dobro drugiego człowieka. I pobożnością, wyglądającą światła wyłącznie od źródła, od Boga. I bojaźnią Bożą, która trwa w pokorze, w nieufności do siebie i w gotowości na przyjęcie natchnienia. Ta sprawa Józefowej rozterki i maryjnego milczenia jest dosłownie istną skarbnicą pouczeń, wskazań, wzorów postępowania. Ale jakże rzadko, jak skąpo z niej czerpiemy. A przecież w naszym życiu codziennym, zarówno rodzinnym, jak zawodowym, zarówno prywatnym, jak publicznym, tyle jest niezliczonych nieporozumień, konfliktów, krzywd rzeczywistych czy pozornych, zadanym nam nieraz przez ludzi bardzo bliskich. Wpatrzenie się w Maryję i Józefa uzbroiłoby nas w tę wierność, która ufa wbrew wszelkim pozorom, a tym samym tyle trudności potrafi rozwiązać, bo ufność zniewala nie tylko serce Boże. Z serca ludzkiego ufność drugiego serca, choćby była nawet niezasłużona, a może właśnie wtedy, tym bardziej, wyzwala to, co w nim jest najlepszego. Tak bardzo nauczyliśmy się nieufności wzajemnej, że gotowi jesteśmy o tym powątpiewać, a jednak tak jest na pewno. Wierność ufności okazana przez Maryję i Józefa uczy nas zarazem tej wierności najwyższej. Ufności w Bogu. Jakże często jakaś krzywda wydaje się nam krzywdą wyrządzoną wprost przez Pana Boga. Jakże często, choć sami wierzymy w Boga, nosimy w sercu jakiś głęboki, gorzki żal do miłosierdzia Bożego za to, że nasi najbliżsi są z dala od Niego, a Bóg jak gdyby nic nie czynił, aby ich oświecić i pociągnąć ku sobie.
To jest ból bardzo wielki i bardzo ciężki. Może go przezwyciężyć jedynie ufność, ta, która nie ustaje w błaganiu o światło i łaskę, ta wierność, która nie zwątpi, choćby nie miała doczekać widzialnego dowodu Bożej odpowiedzi. Ale milczenie Panny Wiernej uczy nas jeszcze czegoś więcej. Uczy nas nieprzeceniania ludzkich słów. Zestawienie tych dwóch tajemnic, nawiedzin u Elżbiety i milczenia wobec Józefa, ukazuje nam, jak powinniśmy postępować z ludźmi, którzy podzielają naszą wiarę i miłość Bożą, a jak z tymi, którzy są od nich bardzo dalecy, a których pragniemy dla nich pozyskać. Wobec Elżbiety, powiadomionej przez Ducha Świętego, Maryja wyśpiewała swą radość i chyba wolno przypuszczać, że przez cały czas jej pobytu w domu Zachariasza ona i Elżbieta nie mówiły o niczym innym, jak o tej wielkiej obietnicy Bożej, która się w niej ziściła. Tak samo i my z tymi, którzy podzielają naszą wiarę, mówmy dużo o Bogu, zagrzewajmy się wzajemnie do wiary, miłości, nadziei, ufności. Ale wobec tamtych naszych braci, których oddalenie od Boga tak bardzo nas boli, których tak bardzo pragnęlibyśmy przekonać o słuszności naszej wiary, czyż nie powinniśmy naśladować postawy Maryi wobec Józefa, wówczas kiedy to jeszcze Bóg go nie oświecił? Maryja nie powiedziała ani słowa, tylko modliła się. Modliła się nieustannie, wiernie, z ufnością, której nic nie było w stanie zachwiać. A jednocześnie całym swoim zachowaniem wobec Józefa świadczyła o tym, że to, co w niej się dokonało, jest od Boga. Oddajmy naszą ufność w dłonie Maryi, aby ją umocniła i zakotwiczyła w Bogu. I prośmy Maryję, aby nas nauczyła tą ufnością niezachwianą otwierać serca ludziom dla Boga i dla miłości. Amen.